Dobra, cześć. Ja właśnie wiedziałem, że robi Clickbaitowy tytuł, ale nie wiedziałem, że aż tak i trochę tego żałuję. Ale cześć. Dobra, ja mogłem temat długo tak naprawdę na kilka sposobów, bo mogliśmy, mogłem go zrobić pod kątem produktowym, sprawdzić WordPressa, pod kątem właśnie biznesowym, pod kątem ruchu internetowego i tak i tak dalej, ale też nauczony doświadczeniem wczorajszych prezentacji oraz tym, że 18 minut to bardzo mało czasu. Postanowiłem zrobić taki creme de la creme, czyli wybrać takie wskaźniki, takie informacje, które nam po prostu, troszeczkę nas pewnie też uspokoją i też po prostu nam pomogą odpowiedzieć na pytanie, w którym miejscu jesteśmy. Dla mnie temat jest ciekawy dwojako, po pierwsze dlatego, że dużo się tutaj dzieje i to jest po prostu interesujące od strony samego biznesu IT, a po drugie jakby jestem z wpds czyli dla mnie i dla części tutaj widowni znaczy pewnie dla większości tutaj widowni jakby WordPress to jest po prostu też chleb więc on pomaga nam utrzymać nasze rodziny, no i postaram się jakby odpowiedzieć na pytanie czy jakby ewentualna agonia WordPressa to jest temat który już powinniście z własnymi dziećmi omawiać także A może ci jakiś Okej okay, dobra na początek mam tak kilka cyfr które też powinny nas uspokoić i, i pokazać w którym miejscu tak naprawdę jesteśmy 65, ponad 65% na dzisiaj stronę opartych na jakimkolwiek się wykorzystuje, wykorzystuje właśnie Wordpressa. 43% wszystkich stron obecnych w internecie to obecnie Wordpress. 12% to jest liczba, która w, w ciągu ostatniej dekady jest to średni wzrost użytkowników Wordpressa. Ta liczba jakby jeszcze na razie nie została zachwiana w jakiś drastyczny sposób. Jakby rok rocznie Wordpress cały czas rośnie dwucyfrowo, średnio dwucyfrowo. 10 milionów to jest liczba stron, które pojawiają się co dwie minuty w przestrzeni internetowej związanych z WordPressem. W tym momencie jest około 60 tysięcy wtyczek darmowych w repo. Ta liczba oczywiście cały czas rośnie oraz jakby poziom i profesjonalizm tych produktów też rośnie, co jest super. I ponad 20%, czyli ponad 1 piąta wszystkich stron na WordPressie wykorzystuje także WooCommerce, co też moim zdaniem jest spoko wynikiem, no bo WooCommerce też jakby legitymizuje Wordpressa jako, jako fajny produkt do, 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 jakby naszej działalności internetowej. Dobra, najpierw mam taki prosty wykres, ale moim zdaniem taki znamienny i dla mnie ciekawy akurat. Tutaj jest porównanie tego udziału w rynku CMS-ów, jak to się rozkłada i to, co nas powinno interesować, to jest połowa pandemii de facto, czyli środek 21 roku, ponieważ to jest taki przełom, w którym liczba stron opartych na WordPressie przewyższyła znacząco liczbę stron, które żadnego CMS-a nie wykorzystują. więc można przyjąć hipotezę, że ta nienaturalna górka, ten wystrzał spowodowany pandemią, głównie opierał się na naszej platformie, czyli ludzie przez to, że ten próg wejścia do WordPressa jest niski, to ludzie naturalnie wybierali właśnie tą platformę jako ta, która ma uratować prawdopodobnie ich biznesy przed tym lockdownowym marazmem. Dobra, tutaj jeszcze dokopałem się do takich statystyk, które, do takiego badania, które zostało wykonane wśród ludzi, którzy konwertowali właśnie ze strony, która żadnego CMS-a nie wykorzystywała właśnie do WordPressa. No i tutaj mamy kilka, kilka zalet, które ci ludzie zauważyli, dla nas to są jakby Oczywiste rzeczy, ale jakby super rzeczy, że osoby, które wcześniej Wordpressa nie znały, je zauważają, bo to też świadczy o tym, że twierdzą, że podjęli dobrą decyzję, więc raczej, raczej są usatysfakcjonowani tą zmianą. Mogę wydawać jakiś taki dziwny dźwięk, żebyś wiedział, kiedy zmienić slajdy. Dobra. Dobra, tutaj trochę bardziej enigmatycznie, to wygląda im mniej ciekawie, ale to jest ostatnia dekada udziału w rynku CMS w ogóle dla wszystkich platform. Mamy wszystkie kolumny po kolei to są lata, po kolei w wierszach mamy WordPressa, mamy brak CMSa, no i wszystkie najpopularniejsze platformy. I tutaj nie chcę, żebyście się jakoś super w to wczytywali, tylko mam dla Was trzy rzeczy, które chciałbym, żebyście zapamiętali. Po pierwsze, WordPress cały czas rośnie. Przez ostatnią dekadę nie było momentu, kiedy udział w rynku WordPressa by spadł. To, to są nieduże zmiany, nieduże wahania też ze względu na skalę, ale jedyny spadek odnotowaliśmy na początku 2023 roku. To jest chyba przedostatnia kolumna. Tak, tam jest zachwianie na poziomie z 43,2 na 431, więc jakby WordPress umiera. Nie, to jest błąd statystyczny, więc na razie bądźmy spokojni, więc to jest jakby pierwszy wniosek. Drugi wniosek jest, to jest, dotyczy konkurencji. Tutaj jakby widzicie, że w kontekście jakby w porównaniu, do, konfrontując, jakby konkurencję. Stricte z samym WordPressem ta dysproporcja jest olbrzymia, bo Shopify czy Wix to jest ciągle kilka procent udziału globalnego w rynku. Natomiast nie chodzi o to, chodzi o to, jak te platformy szybko rosną, bo WordPress właściwie już nie rośnie. No to jest to już jakby, ten, ten jakby skala, skala, skala też powoduje to, że te wzrosty są, nie są takie wysokie, natomiast Shopify czy Wix to są rok, rocznie wzrosty rzędu kilkudziesięciu procent więc oni zasuwają, w sensie dla nich jakby udział w rynku jest ciągle mały w tym torciku, natomiast on rośnie bardzo szybko. I trzeci wniosek jest taki, przynajmniej dla mnie, że w tym momencie największą konkurencją WordPressa jest brak WordPressa, ponieważ brak jakby ta przestrzeń internetowa wypełniona stronami, które żadnego CMS-a nie posiadają, to ciągle drugi, w tym momencie drugi największy kawałek tortu, no i można pokusić się o hipotezę, że jakąś dobrą praktyką na zwiększanie udziału w rynku Samego WordPressa jest jakby próba konwersji tych osób, które z żadnego CMS-a nie wykorzystują właśnie na naszą platformę. Tutaj bardziej graficzne ujęcie tego, co powiedziałem przed chwilą i takie troszeczkę może bardziej e, e, takie obrazowe bo tutaj mamy Wordpressa dla, dla top miliona stron, czyli tutaj odpadają na wszystkie jakieś sołowe wydmuszki, jakieś fejkowe stronki, tylko mamy takie faktycznie wiarygodne, wiarygodne strony jakby tutaj widać ta końcówka, widać ta końcówka to jest faktycznie delikatny spadek, jest tam hamulec, natomiast to jest ciągle okolice 27-28% w skali globalnej, jeśli chodzi o udział w rynku. Tutaj przechodzimy do e-commerce, co jest dla mnie osobiście ciekawsze, po pierwsze, dlatego że jakby na co dzień żyję ze sprzedaży wtyczek do e-commerce, a po drugie, dlatego że tu się po prostu dużo więcej dzieje i tu jest po prostu ciekawiej. I na początek mam dla Was dwa torciki. Pierwszy to jest ujęcie globalne i tutaj, jak widzicie, już nie jest tak kolorowo, ponieważ w tym momencie e-commerce ciągle jest pierwszy, jeśli chodzi o systemy e-commerce, jakby systemy e-commerce, które są wykorzystywane. Natomiast tutaj, mocno popięta, depcze nam już Shopify, i patrząc na, na to, jak wygląda dynamika obydwóch platform oraz jakby forecasty na kolejne kwartały, to z dużą dozą podobieństwa można powiedzieć, że stracimy ten żółty plaston lidera, jeśli chodzi o globalne ujęcie e-commerce'a. Drugi, <trony> drugi torcik to jest Polska. Tutaj ten torcik wygląda bardzo podobnie. Ta, ta dysproporcja między. Pierwszym, a drugim miejscem jest odrobinę większa, ale tutaj jakby na podium, na drugie miejsce już też skoczyło Shopify, a presta ciągle na nim pozostaje. Tutaj też analogicznie, jak do wykresu dla WordPressa, mam wykres dla WooCommerce, i tutaj też mamy topkę miliona stron, czyli strony, które jakby powiedzmy są wiarygodne w przestrzeni internetowej. Tutaj ten, ten spadek, jakby widać tą pandemię widać, że tam był taki wystrzał w górę ale też widać, że ten spadek jest gdzieś tam zauważalny. To ciągle jest między tam 4,5-4%, natomiast tu też nie załamywałbym się specjalnie, ponieważ tak naprawdę to nie jest jakiś regres, tylko właściwie to jest wypłaszczenie tego, ten, tej pandemicznej eksplozji, właściwie wracamy teraz do momentu tego bardziej naturalnego, który, który mieliśmy przed pandemią. I tutaj mam jeszcze dwa wykresy. O jakby o konkurencji tej naukowej no opowie mój następca tutaj na prezentacji, więc też chętnie posłucham. Ale tak w telegraficznym skrócie, jak wygląda to dla dwóch platform w Shopify, ta jazda pod górkę jest też wyraźna, stabilna. Tam też widzimy tutaj w ostatnim, w ostatnim okresie widzimy też to wypłaszczenie, natomiast to nie, jest, to nie jest tendencja ujemna. Tam jest po prostu to wypłaszczone. No i ciekawy jest Wix dla mnie. Ciekawie jest dla mnie Wix, ponieważ tutaj ta jazda pod górkę też jest wyraźna i stabilna, natomiast mamy dwa wyraźne skoki. Czyli mamy wyraźny, bardzo wyraźny skok użytkowników, natomiast potem chwilę później mamy ich wyraźny spadek i powrót do stanu pierwotnego sprzed tego skoku. Albo nawet tak jak teraz, jeszcze gorsza sytuacja jest to prawdopodobnie związane z jakimiś mocnymi kampaniami reklamowymi, które jakby nagoniły nowych użytkowników, którzy właściwie po niedługim czasie doszła do nich refleksja, że chyba Wix to nie jest to, czego faktycznie szukali e, i z tej subskrypcji rezygnowali. E, dobra, mieliśmy parę danych, e, mieliśmy parę danych, parę cyferek e, i jakby też chciałbym się pokusić o jakieś wnioski, no bo jakby to spowolnienie jest widoczne, jest ono bardzo subtelne, kosmetyczne, ale jednak jest widoczne i chciałbym się pokusić o jakieś wnioski, jakby czym ono może być spowodowane. I moim zdaniem pierwszy taki najbardziej... Jakby pierwsza hipoteza, pod którą na pewno mógłbym się podpisać i której jestem prawie pewien, to pandemia. No bo paradoksalnie, no jakby w ujęciu takim globalnym, społecznym, pandemia oczywiście jest tragedią, wydarzeniem traumatycznym, które nas dojechało, ale jakby dla samego e-commerce to był wystrzał inicjatyw biznesowych, jakby wzrostu użytkowników. Na pewno każdy z Was to zaobserwował, co się działo wiosną i latem w 2020 roku i potem w drugim lockdownie. Więc powstawało, powstawało bardzo dużo biznesów, które jednak powstawały w sposób spontaniczny, niejako wymuszony, bo to nie, nie były często przemyślane projekty, przemyślane biznesplany, tylko niejako próba ratowania swojej dotychczasowej stacjonarnej działalności, próba przeniesienia jej do internetu. No, jakby na tym hura optymizmie spowodowanym wzrostem liczby użytkowników, teraz jakby musimy się mierzyć jednak z tym, że ci użytkownicy, rynek ich albo zweryfikował, albo nie byli gotowi, żeby otworzyć ten biznes, albo po prostu wrócili do swojej klasycznej formy, do klasycznej formy sprzedaży. No i to wypłaszczenie, ten spadek w e-commerce właśnie przez to jest pewnie widoczny. Druga sprawa to jest konkurencja. Tak jak mówiłem, w kontekście samego, jakby w konfrontacji z samym WordPressem, tam nie ma się czego odbawiać. Natomiast jeśli chodzi o sam rynek e-commerce, tam jest kasa, więc jakby tam, tam się dużo dzieje, tam ta dynamika jest dużo większa i należy się spodziewać tego, że te platformy będą ładować dalej worki z kasą w to, żeby ten e-commerce przegonić. I jakby mają do, tego, mają do tego argumenty wynikające właśnie z decentralizacji WordPressa, według mnie oczywiście, ponieważ no Wordpress, za Wordpress teoretycznie jest odpowiedzialna jedna firma, natomiast sama platforma pod kątem rozwoju technicznego jest oddana w nasze ręce, a pod kątem jakiegokolwiek komunikacji marketingowej i tak dalej, no to już wiadomo każdy swoją brzepkę skrobie. To ma swoje zalety, ale jakby w, w, takim, w takiej powiedzmy walce, walce i przepychance z, z globalnymi platformami ma swoje minusy, ponieważ e, konkurencja, ładuje worki kasy w marketing, który jest zunifikowany i scentralizowany i ma, ma za swój cel nakarmienie tego jedn tej jednej matki, jednego organizmu, natomiast u nas jakby każdy robi to dla siebie, więc jakby ten przekaz jest e, rozdrobniony. E, dostępność, jakby ja zauważam trend, jakby wydaje mi się, że to ma, to ma dużą rolę, że e, wyraźna jest taka akcenta akcentacja tego, że e, ważne jest, to aby docierać do użytkowników, którzy programować nie potrafią, co więcej nawet nie zamierzają się tego uczyć. Po prostu chcą mieć szybko zrobioną stronkę albo sklep, który pozwoli im prowadzić, i być widoczny, prowadzić swój biznes i być widocznym w internecie. Więc wydaje mi się, że tutaj mamy jeszcze parę lekcji do odrobienia, ponieważ co prawda, co prawda mamy, mamy Gutenberga i jakby sporo się to dzieje, ale wydaje mi się, że ten akcent powinien być dużo, dużo silniejszy jakby Pokazywanie dostępności naszej platformy powinno być też, jakby dla użytkowników now, powinno być dużo, dużo bardziej wyraźne. No i ostatni temat znany, i nielubiany, czyli bezpieczeństwo. Tutaj jakby wszyscy wiemy, że WordPress jest rozpatrywany jako platforma, która jest najbardziej podatna na, na, tego, typu, na tego typu działania. No i jakby sprawdzałem ostatnie statystyki, i jakby no tak jest. No, ciągle, ciągle jakby mamy tutaj pierwsze, pierwsze niechlubne miejsce, natomiast też uważam, że ten temat jest wykorzystywany trochę w pewnie w cyniczny sposób przed konkurencją i, i też zmitologizowany troszeczkę, ponieważ liczba tych powiedzmy aferek w przestrzeni internetowej też jakby z roku na rok coraz bardziej spada. Coraz mniej tego widać. No i firmy, które pracują na WordPressie też są coraz bardziej profesjonalne, te produkty też są coraz bardziej szczelne. I, i, i budzące coraz więcej zaufanie, więc jak uważam, ja uważam, że też z tym powinniśmy walczyć, jakby też demitologizować WordPressa pod kątem jego potencjalnego niebezpieczeństwa i podatności. No dobra i tutaj mam troszeczkę jeszcze też pozytywnych yy, takich moich wizji jak ja sobie to wyobrażam i co może nas spotkać, a więc po pierwsze stabilizacja rynku, tak jak mówiłem mieliśmy to pandemiczne tsunami, które po prostu zbudowało falę, teraz ta fala się gdzieś tam rozwaliła obrzek i właściwie to wszystko jeszcze troszeczkę buzuje, więc myślę, że najbliższe kwartały to jest powrót, powrót czeka nas powrót do takiego statusu quo, w którym tak naprawdę będziemy wiedzieli, gdzie z tym WordPressem jesteśmy i co, i co się tak naprawdę wydarzyło. I to będzie moment na taką prawdziwą refleksję oraz powiedzenie sobie, kurczę, gdzie ten WordPress jest, gdzie jest Shopify i tak dalej. Więc jakby uważam, że nie ma się specjalnie co martwić i podniecać tym, co jest teraz, tylko powinniśmy jeszcze troszeczkę, troszeczkę poczekać. Druga sprawa to jest coś, co też moim zdaniem powinno być mocniej wykorzystywane i liczę, że to też jakby wpłynie na to, że ten WordPress będzie się dalej rozwijał, czyli... Nowe i takie nieszablonowe podejście do wykorzystywania WordPress. Jakby globalnie to już się dzieje, ja też widzę kilka fajnych inicjatyw, w którym jakby gdzieś tam osobiście się jaram, że ten WordPress jest wykorzystywany w nieszablonowy sposób i próbuje być wstrzykiwany gdzieś tam podprogowo, nawet bardziej do, do użytkowników. W Polsce, na przykład mówił o tym wczoraj, Pierwszy prelegent na pierwszym slajdzie chyba próbował o tym wspomnieć, bo Cyberfox też ma, ma eksperyment w postaci stores, gdzie próbują wstrzyknąć WordPressa do, do, do swojej hostingowej bazy klientów. Ja osobiście jestem ciekawy, jak to, jak to będzie się rozwijać i to też jest moim zdaniem coś, na co wielu z nas powinno mieć więcej odwagi. No i ostatnia rzecz to jest społeczność, no, czyli my, bo jakby uważam, że konkurencja. Może, może i będzie ładować worki z kasą w, w, w kopanie się z WooCommerce, w kopanie się z innymi. Jakby jasne, no tam jest kasa i będą to robić, to jest naturalne. Natomiast on, oni nie mają chyba tego, czego my, czyli działania nie tylko z ekonomicznych pobudek. Więc uważam, że powinniśmy jeszcze bardziej się unifikować pod tym kątem, unifikować nas przekaz o... O WordPressie, i, i tak naprawdę troszeczkę próbować jeszcze bardziej działać w kupie, jeśli chodzi o próbę sprzedaży tej platformy, no bo w, kup, w kupie siła. I ostatni slajd to jest jakby odpowiedź na moje clickbaitowe pytanie. Według mnie, WordPress absolutnie nie umiera i chciałem, żebyście zapamiętali, że nie robi się gorzej, robi się po prostu ciekawiej. No, dzięki.